Państwa. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to można powiedzieć krótko. Spotkanie było wyrównane, albo prowadził GKM, albo prowadził Drużyna Stawnowa. No 15 bieg, wyszliśmy na 5-1, ale zawodnicy Stawnowa no, byli trochę szybsi i wygrali 5-1 i można powiedzieć, że w 15 biegu odjechało nam zwycięstwo. Jeżeli chodzi o moją drużynę, no to można pochwalić głównie tutaj Marcina Nowaka, bo pokazał się naprawdę dzisiaj z bardzo dobrej strony. Może ten środek tego meczu miał trochę gorszy, ale jego dwa ostatnie biegi były naprawdę w pięknym wykonaniu. Dlatego postawiliśmy na niego na ten 14 bieg, bo wiadomo, niektórzy seniorzy trochę gorzej się spisali, ale no ktoś musi wygrywać, ktoś musi przegrywać. No cieszymy się z tego bonusa, bo można powiedzieć, że to jest nasz pierwszy bonus w Ekstralidze, w ogóle jaki zdobyliśmy. No i nic, walczymy dalej. Naprawdę będziemy walczyć do ostatniego meczu, wiadomo, to można powiedzieć o to utrzymanie, czy teraz tak wiadomo, że się trochę w tej tabeli mieszą, bo Wrocław się przegrał u siebie, także myślę, że do ostatniego meczu nie będzie wiadomo, kto spadnie, jak to się utrzyma. No tak, przede wszystkim pragnę podziękować trenerowi i kierownikowi drużyny za szansę daną mi w 14 biegu, bo oni tak naprawdę mieli więcej wiary we mnie niż ja sam w siebie, no i to na szczęście poskutkowało pozytywnie, no co mogę powiedzieć, mecz był na styku, no niestety w ostatnim biegu gospodarze okazali się lepsi. Dzisiejszy mecz, który podkasuje, jedziemy dla Krystiana i dedykujemy mu to zwycięstwo. Ciężki mecz, bo ja szczerze powiem po sobie, cieszę się z wygranej, ale nie mam radości, bo no, łzy się jeszcze cisną przez oczy, tak? Ja jako trener straciłem nie tylko zawodnika, straciłem coś więcej. Ale to już są moje prywatne tam odczucia. Dziękuję chłopakom, ja muszę być za kapitalną walkę, całe zawody, bo ja perfekcyjnie to, co zrobił w 15 biegu, to po prostu umożliwił Leonowi atak. I on to też to wykorzystał i teraz byliśmy nawet pod bandą na pierwszym punktu, to można powiedzieć, jakby nie usypał na wierzchnię, to by go dmuchawce wciągnęły, także też pojechał dobrze. Ciężko było się przygotować do tego meczu. Dwa tygodnie mieliśmy, jeśli chodzi o Janusza i o juniorów, wyciągnięte z życiorysu, bo chłopaki z Danii jeździli z duńskiej, szwedzkiej, także mieli kontakt z motocyklem. Myśmy pracowali z młodzieżowcami. Pojechali, podjęli rękawice i ja myślę, że w ich wykonaniu to przede wszystkim następne mecze będzie mi się już lżej jechało, bo to co najgorsze, to ja myślę, że za nami. No i cóż, no. Przygotowujemy się do następnego meczu i dziękuję drużynie z Grudziądza, że pojechali fair, wszystko było fajnie. Tak powinno być. Dziękuję wszystkim. No na pewno tak, jak Paweł powiedział, nie tylko my zawodnicy, ale też cały stadion i na pewno większość Tarnowa przyłącza się do tego, że po prostu dzisiejsze spotkanie w ogóle było za Krystiana, bo to jest jakby, jesteśmy wiadomo stąd i to jest jakby nasz człowiek, że tak wiadomo, w żużlu to tak też wygląda, że jak spędzasz z kimś więcej czasu, to trochę się traktuje jak jakby rodzinę i pomimo, że jakby nie zawsze ma się super kontakt, że się spotyka codziennie gdzieś tam na kawie, czy na śniadaniu, czy gdziekolwiek, to jednak na to, że wiele spędzamy czasu i to jest dla nas przede wszystkim tutaj w Parku Maszyn, w Pitstopie, dużo czasu spędzamy, rozmawiamy i gdzieś tam działamy. No i dlatego z tego wszystkiego, tak jak Paweł mówi, było nam na pewno ciężko dzisiaj podjąć się tej walki. No i tak naprawdę dla mnie też osobiście dzisiaj, jeśli chodzi o wynik, to była jakby drugorzędna sprawa. Wcześniej nawet Pawłowi nawet jeszcze o tym nie mówiłem, że podjąłem sobie taką decyzję, że jakby w nominowanych biega się, przed nominowanych biegami się wszystko wyjaśniło.
to nie chciałbym jechać właśnie w tym ostatnim biegu, bo tak naprawdę też gdzieś tam w środku wszystko boli. Natomiast no, wyszła taka sytuacja, że nawet nie było o czym dyskutować i trzeba jechać. Na pewno cieszę się, że udało się te zawody wygrać, ale tak jak mówię, to i tak dla niektórych chyba to ważniejsze jest niż teraz dla nas.